wojewoda mazowiecki pan Zdzisław Sipiera. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę pokątnie wystąpić przed wszystkimi najważniejszymi ludźmi, którzy dzisiaj Polskę zmieniają. Tak, pan premier powiedział, dzisiaj był bardzo ważny moment. Od dnia dzisiejszego czekaliśmy tyle lat i symbolicznie, i prawnie możemy likwidować to, co było symbolem ucisku, symbolem bardzo niedobrych lat, które musieliśmy przeżywać. W dniu dzisiejszym, od dnia dzisiejszego w mieście stołecznym Warszawa, w stolicy Polski, 47 nazw ludzi, instytucji, które były symbolem, który określał przez tyle lat nacisk, ucisk, totalitaryzm i komunizm, od dnia dzisiejszego przestał w formie prawnej istnieć. Miałem możliwość podpisania tych decyzji 47, jak powiedziałem, ulic z miasta stołecznego Warszawy. Ale to, co jest najważniejsze dla mnie osobiście, miałem tą przyjemność, składając podpis, jedną symboliczną, najważniejszą dla mnie osobiście również decyzję podjąć. Aleja Armii Ludowej przestała istnieć, a w to miejsce będzie Aleja Lecha Kaczyńskiego. Czynić, a to stało się dlatego, że takie prawo jest stanowione, że można wreszcie naprawdę to, co jest niedobre, uchylać, a to, co jest najwspanialsze, pokazywać. Dlatego też sądzę, że ten kierunek obrany, w którym uczestniczymy już tyle miesięcy, również, jak pan premier mówił, niedługo będzie zwieńczony jeszcze większymi dziełami, co wiele osób stara się uczynić i na pewno to uda się tą wielką naszą własną tutaj poprzez tyle osób uczestnictwem uda się uczynić. Także panie premierze, to wszystko, co jest przed nami, mam nadzieję, że jak wielokrotnie było mówione, uda się w najbliższych miesiącach zakończyć. Dziękuję bardzo.